Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Agnieszka Harikartar z Warszawy. Ostatnio rozmawialiśmy w rozmowie z cyklu Nad brzegiem Gangesu numer 32 i tą rozmowę znajdziecie również na podcaście Lotos Twojego Serca numer 18. A dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozmowę o jodze Kundalini i taki temat, który ostatnio mnie interesuje. Może właśnie Agnieszka coś nam powie ze swojego punktu widzenia. Bo mamy tak, mamy praktykę jogi, mamy praktykę medytacji, to do nas przyszło ze wschodu. To są takie starożytne nauki pochodzące z dawnych kultur, odpowiadające na problemy czy sytuacje, które dotykały ludzi wtedy. Natomiast no, w dzisiejszych czasach mamy wiele doświadczeń, wiele problemów, przeszkód czy doświadczeń w życiu tutaj na Zachodzie. I teraz jak można tą starożytną naukę czy metodę, technologię zastosować do współczesnego człowieka i jego współczesnych problemów, które może niekoniecznie wszystkie w tej formie występowały w tych dawnych czasach. I co możesz na ten temat nam, co możesz powiedzieć na ten temat, jak to skomentujesz? Dzień dobry, też witam wszystkich. To tak, rzeczywiście możemy się przypatrywać temu, czy te dawne czasy w żaden sposób metody starożytne czy pasują do dzisiejszych czasów, czy nie, i czy i w jaki sposób my możemy z nich korzystać. Nauka jogi jest uniwersalna. I właśnie to, że jest uniwersalna, czyli zdaje egzamin czasu, czyni ją ciągle aktualną i ciągle żywą. Ludzie ją praktykują nie dlatego, że ktoś im, nie wiem, mówi, że jest świetna, tylko jednak jej żywość jest potwierdzana tym, ile ludzi korzysta z tego w bieżącym czasie. Więc tą uniwersalność też możemy zobaczyć w ten sposób, że zmieniają się okoliczności przyrody, tak to powiedzmy, czyli okoliczności, które każdy czas niesie ze sobą, ale nie zmienia się to, czym my w zasadzie jesteśmy. To znaczy istota ludzka, mimo pewnej ewolucji, zdecydowanie mimo warunków historycznych, ciągle ma te same potrzeby, ma te same potrzeby niskie i wysokie, czyli potrzeby zarówno w kontekście przetrwania, jak i potrzeby wartości wyższych, co ją wyróżnia ze świata zwierzęcego choćby. I to powoduje, że nieustannie poszukujemy sensu życia i nieustannie chcemy zrozumieć, kim jesteśmy. Więc biorąc taki kontekst, to nauki jogi, medytacja jest ciągle aktualnie nam potrzebna, żeby to odkrywać i o tym się dowiadywać, na te pytania sobie odpowiadać. I tutaj ta właśnie uniwersalność, czyli to, że te nauki wykraczają właściwie poza kontekst historyczny, czasowy, religijny, kulturowy, właśnie czyni je uniwersalnymi. Powtarzam to słowo, ale to jest nadrzędna rzecz, do której możemy się odwołać, czyli że dla każdej osoby praktyka przyniesie coś dla niej indywidualnego, ale to, że zda swój egzamin, jest właśnie tą uniwersalnością, tak? Czyli czymś jednoczącym nas. Czymś jednym dla nas. No dobra, ale mamy takie współczesne problemy. Tak, wtedy ludzie mieszkali na wsiach, żyli zgodnie z biegiem natury, z rytmem przyrody, a dzisiaj mieszkamy w dużych miastach, pracujemy w korporacjach, gonimy, żeby złapać ten czas, który nam ucieka, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia, mamy wyścig szczurów, musimy wstać, odprowadzić dzieci do szkoły, wrócić. Gdzie tu czas na medytację? No i się okazuje, że to życie właśnie poza prawami przyrody zupełnie nas rozstraja. Czujemy się właśnie przez to rozstrojeni i w dużej mierze sam
powrót do choćby w jakimś małym stopniu uznania tego, że mamy jakieś zmysły, które trzeba w odpowiedni sposób karmić lub dać im równowagę, albo to, że właśnie potrzebujemy o którejś godzinie pójść spać, o którejś wstać i trzymać jakąś regularność, jest już podejściem medytatywnym do życia, to znaczy mieć refleksję, mieć możliwość kontemplacji swojego istnienia, choćby właśnie w jakimś określonych warunkach, które nas spotykają. Czyli jeżeli jest nie wiem, młoda rodzina z małymi dziećmi, to wiadomo, że tam jest dużo się dzieje, jest dużo potrzeb do dużo czasu do zagospodarowania i być może tam wystarczy włożyć gdzieś 3 minuty zatrzymania i powiększenia swojego oddechu oraz znajdowania czasu na relaks. Za zupełnie inna osoba z innym trybem życia będzie mogła tą szczelinę na czasu poświęconą na praktykę mieć czy większą, inaczej wykorzystaną, ale tutaj czas nie tyle tak bardzo gra rolę, bo najistotniejszą rzeczą jest, że w medytacji my wychodzimy poza to, z czym się identyfikujemy. Czyli jeżeli tak to pojmiemy, że w tych technikach praktyki poszukujemy umiejętności leciutkiego wzniesienia się ponad swoją sytuację, czyli złapania dystansu, ale nie dystansu obojętności, czyli jak gdyby wyjścia poza ramę obrazu, lecz właśnie wzniesienia, czyli dojścia do takiej części siebie, która gdzieś głęboko w nas wie, jaki będzie nasz następny krok. Chociaż my na poziomie świadomym możemy mówić, że nie wiemy, co zrobić jutro, ale jest taka część w nas, która będzie nami kierować, to jeżeli jesteśmy w stanie właśnie poprzez medytację złapać z nią łączność, to wówczas nabieramy spokoju do tego nawet bardzo pędzącego, pełnego wyzwań, tak? Dnia codziennego. I w jaki sposób to się odbywa? Czasami przez kilka odpowiednich wdechów, czasami przez dosyć krótką, ale treściwą formę, w której jednoczymy wiele rzeczy takich jak koncentracja wzroku, mudra, mantra, oddech, dlatego że wtedy to mobilizuje tą jaźń, tą głęboką część nas do pokazania się, do tego, że aha, trzeba złapać się, tak samo jak w życiu codziennym mamy złapać za wiele sznurków, tak jeżeli medytacja angażuje wiele czynników, to nam może pomagać to właśnie złapać tą najgłębszą część, dostać się niejako do rdzenia siebie. To tak to no, czyli od czego zacząć? Zacząć od zrelaksowanego, głębokiego oddychania. Jeżeli jesteśmy w napięciu, jeżeli jesteśmy w takim rozproszeniu dużym i właśnie w tym takim nie wiem za co złapać, to oddech zwraca nas do wnętrza w takim sensie, że możemy sobie uzmysłowić, że to powietrze, którym ja oddycham, oddycha jeszcze ta druga osoba, trzecia i że wszyscy nie oddychamy i możemy sobie uzmysłowić, że w związku z tym oddech jest czymś nie do końca własnym, no to czym jest? No więc możemy się odnieść do tego, że pierwszy wdech bierzemy z narodzeniem, ostatni z kiedy odchodzimy ze świata, w związku z czym ten oddech zaczyna być też łącznikiem naszych spraw, tego życia z jakimś szerszym wymiarem siebie i że oddech ma z tym łączność, więc jeżeli spowolnimy na przykład oddech, to możemy uspokoić emocje, umysł się będzie tak wyciszał trochę jak rozfalowana tafla jeziora się ucisza. I więc to jest pierwsza rzecz, przeróżne sposoby oddychania, bo są też różne
specyficzne techniki, jak w naszej kundalini jodze jest oddech ognia, albo jak jest oddech dzielony. Pewne są na przykład techniki, żeby chodzić na spacer w rytmie kroków, robić oddechy, jeszcze je dodatkowo zaznaczyć mudrą, do nich mieć mantrę, więc jest na przykład cztery takie działania, które zespolone razem właśnie dają nam taką spójność. Nie musimy być nadzwyczajnie sprawni do wykonywania asan, a możemy to zastosować taką medytację chodzoną, którą nazywamy breath walk, spacer z oddechem. Nie? I to już jest coś, co wprowadza bardzo dużo zmiany, bo organizuje, reguluje, wprowadza właśnie ten spokój, takie poczucie spójności ze sobą. I to są pierwsze kroki, dlatego że rzucanie się na głęboką wodę gdzieś z jakąś zaawansowaną techniką może wprowadzić więcej niezrozumienia. Poza tym dobrze jest, jeżeli wprowadzamy techniki oddechowe właśnie w sposób rozluźniony, czyli stopniowo. Czyli nie napinamy się przy nich. No to jest tylko pewna część medytacji. My pracujemy w medytacji z postawą ciała, czyli że medytacja nie jest tylko siadaniem i skamienieniem, byciem w nieruchomej pozycji, lecz czasami jest właśnie związana z mudrą, ale mudrą nie nazywamy tylko zamknięcia dłoni, lecz pewne zamknięcia na przykład całych ramion w jakiejś pozycji, czasami jest dynamiczna, ponieważ najkrócej mówiąc nazywamy medytację sprzątaniem podświadomości. Więc im więcej wykonamy takich ruchów, które ten bieżący, świadomy umysł rozumie jako aha, to tutaj patrzymy, to robimy, tym się zajmujemy, to jest trochę jak daj psu kość, on się tym zajmie i ta właśnie głęboka cząstka nas możemy zacząć słyszeć jak oddycha, możemy zacząć ją postrzegać. To znaczy jest ta część, która ma bieżący strumień myśli, zajmuje się tym wykonywaniem technicznym pewnych czynności, a z powodu oddechu i z powodu skupienia i ta głęboka część nas dostaje swoisty głos, ciężko może powiedzieć, że to głos, po prostu zaczynamy ją postrzegać, zaczynamy widzieć, że jest w nas jakaś obecność poza strumieniem myśli, które płyną. I na przykład ludzie mówią, a te myśli to tak płynęły jedna za drugą, nie, w ogóle nawet nie wiem, o czym myślałem, tyle tego było, po prostu jakby autostrada myśli. Ale jednocześnie nie leciałam z tymi myślami, właśnie nie wiem, o czym myślałam, ponieważ było ich tak dużo, że w pewnym momencie przestałam na nie zwracać uwagę i ja byłam, ja jest. I to odczucie, że ta moja obecność we mnie oddycha, jest i może tylko obserwować tą autostradę myśli, jest takim jednym z pierwszych kroków do tego, żeby siebie poznawać. A ta medytacja ognia, to na czym polega? Oddech ognia. Oddech ognia. Oddech ognia jest... Tutaj akurat my używamy właśnie takiego nazewnictwa, ale Hatha Yoga rozróżnia dwa oddechy ognia w postaci oddechu Kapalabhati albo oddechu Bastrika. I jakby się tak przyjrzeć, to Bastrika bardziej jest tym, co jest oddechem ognia, czyli szybki, wymienny oddech przeponowy, ale stosunkowo płytki, który ma wdech i wydech równe, więc wygląda... Przy czym część osób ma na tyle zblokowaną przeponę, czy mięśnie żebrowe, że nie wykonuje tego w tak równy sposób, dlatego często się zaczyna od takiego oddechu podobnego jak Kapalabhati, czyli że skupiamy głównie na wydechu, wdech następuje automatycznie i kiedy opanują tą lekkość przepony, to ponieważ najistotniejsze, dlatego to się nazywa oddech ognia, ponieważ jest w nim ta lekkość płomienia, iskierki, żeby to nie było
pompowany w jakiś sposób, tak? To są osobne oddechy, których też używamy, więc żeby oddech ognia dobrze zapracował. I to jest oddech, który leczy i ciało, i może powiedzieć umysł, bo dla ciała jest oczywiście jeszcze szybszym dotlenieniem krwi. Jest bardzo szybko rozjaśnia dzięki temu umysł, bo się nagle zaczyna, no nie nagle, tylko właśnie w miarę praktyki widzimy rzeczy klarowniej. Takie czasami ludzie mówią, że mają takie zamglenie. I to nie mówimy o zamglenie, że oczy nie za dobrze widzą, tylko zamglenie, że tak się przyglądają na przykład jakiejś sprawie, tak liczą te plusy i minusy i tak nie wiedzą, co z tym zrobić. Zamglenie, czyli że nie mają klarowności widzenia spraw, tak? Więc czasami nawet oddech ognia jest w stanie te zamglenie usuwać i pewne rzeczy widzimy klarowniej. To brzmi trochę magicznie, ale to jest dość fizjologiczne zjawisko związane po prostu z tym dobrym karmieniem mózgu. Bo mamy oddech, więc jakby tlen dochodzi w odpowiedni sposób. Także, no to ciekawe, bo to w sumie że jest to starożytna technika, jakaś tam z dawnych czasów i dzisiaj na pewno potrzebujemy dotlenić mózg i wtedy też potrzebne był dotlenienie mózgu. Więc właśnie. Jest to jakaś taka rzecz uniwersalna. Ale jeszcze bo ja chciałam jeszcze dodać do tego właśnie sprzątania podświadomości, że jeżeli że jak to należy rozumieć, bo też nie przeprowadzamy żadnej terapii na jodze, prawda? Tylko stosując techniki oddechowe, czy koncentracji, czy pracy ze zmysłami, zdolnością ich objęcia, a potem swoistego niereagowania na bodźce zmysłów i wycofywania się gdzieś bardziej w głąb, znaczy nie gdzieś, tylko konkretnie mówimy wtedy, że z tego układu nerwowego, Które dzielimy na sympatycznie i parasympatycznie, czyli te, które zawiadują naszym relaksem, działaniem, zdolnością do dobrego trawienia i do dobrego myślenia, wycofujemy się trochę w głąb układu centralnego, że medytacja tak działa, czyli można powiedzieć, że z pewnej dwoistości, która jest obecna w życiu codziennym, bo wszystko postrzegamy w dwoistościach. Biegunowość jest jakaś polaryzacja nieustannie naszym udziałem. To, że jest dzień z nocą, to, że jest nam zimno i ciepło i tak dalej. Tak? Więc też tak samo działa właśnie ten obwodowy układ nerwowy. Natomiast jak medytacja sprowadzi nas tymi swoimi technikami w stronę rdzenia kręgowego i taka kolumna wzdłuż kręgosłupa i mózg, i jeżeli rzeczywiście nasza obecność się tam sprowadzi, to mamy wtedy takie poczucie jedności. To jest bardzo, bardzo duże doświadczenie w świadomości człowieka. Jeżeli medytacja da nam to, że nie jesteśmy ciągle z jednej na drugą, ciągle właśnie w tym poczuciu, w którą stronę, i tego, bo nie wiem, jeżeli często takie poczucie nie wiem albo poczucie rozwichrzenia bierze się z tego i też pędu bierze się z tego, że raz to, raz tamto, raz to i tak nieustanny wybór pomiędzy siedzeniem na dwóch krzesłach albo jedna noga w jednym bucie, druga w drugim albo bez. Czyli ja mówię o czymś takim, co nam daje spoistość, integrację wewnętrzną i to się dzieje poprzez medytację. Medytacja nie oznacza, że ja się wyciszę, że zniknę, że właśnie jeszcze bardziej jestem w medytacji. A dobrze jest, żeby nie rozumieć medytacji jako jakiegoś odlotu, jakiegoś próby wychodzenia z tego życia do nie wiem dokąd. Dobrze jest rozumieć medytację jako głębokie osadzenie się w sobie, żeby tylko coś takiego następuje, że będąc właśnie im głębiej w sobie swoją obecność czuję, tym tak jakbym rosła w sobie. I to jest to widzenie, o którym mówiłam na początku, takie jakby z lotu ptaka na siebie samą, na siebie samego, daje większą perspektywę, większy spokój, większą świadomość, że mój następny krok będzie właściwy, jakikolwiek właściwie będzie. Czyli można powiedzieć tak, że
współczesny człowiek, czy w współczesnym czasie jesteśmy zabiegani, bo mamy różne zadania do wykonania, wykonujemy te zadania i robimy je automatycznie, często, po prostu, bo mamy napięty grafik, ale tak naprawdę nas nie ma w tym. No właśnie. Bo jesteśmy gdzieś tam tak zabiegani, zajęci tymi wszystkimi zajęciami, że nie wiemy, gdzie my jesteśmy. I poprzez tą medytację jakby wracamy do siebie, odkrywamy siebie i bardziej jesteśmy sobą, a nie tymi wszystkimi zadaniami, które mamy do wykonania. I mało tego, potem możemy, mając tą refleksję, mając ten moment zatrzymania, bo przecież te wszystkie wydarzenia, o których mówisz, że właśnie mamy ich tak dużo, na pewnym etapie, w jakimś momencie życia sobie je sami wybraliśmy. Myśmy je sobie zorganizowali, wykreowali. To znaczy część tych zdarzeń nas trochę spotyka, ale w dużej mierze to my chcemy założyć rodzinę, my idziemy do pracy, tak? To są jakieś wybory, mniej lub bardziej świadome, więc ten brak obecności powoduje tylko, że wymykają się, jak gdyby otwierają następne korytarze i w których zaczynamy błądzić, więc jeżeli jesteśmy, przywołamy tą obecność, to możemy dokonywać kolejnego wyboru właściwego powiedzmy z tą właśnie drogą duszy, ale po prostu świadomego wyboru, który nam jedne rzeczy już wygasi i odetnie i będzie kierował energię życia w tym kierunku, którym nadal chcemy podążać, czyli chcemy mieć cały czas zdolność weryfikacji wyborów. No ale to, no bo mówisz, że, to, że my dokonaliśmy tych wyborów, no ale to jak ja mieszkam w jednej części, ktoś mieszka w jednej części miasta i dostanie pracę w drugiej części miasta, no to nie jest mój wybór, no bo akurat praca nie była na drugiej ulicy. No tak, bo są w życiu rzeczy, które nas spotykają, ale to naprawdę właściwie joga mówi o tym, że my też to wybieramy, tylko że to jest na poziomie gdzieś podświadomym. No i w takim razie, czyli jak zacząć? Raz w tygodniu, przyjechać raz na weekend, raz na rok, codziennie. Nie. To potrzebne jest coś w rodzaju determinacji. Nie. Bo to o tym, żeśmy już mówili ostatnim razem, że oczywiście dostępne są i lekcje, i sesje indywidualne, i warsztaty, i kursy, i to się. Jest potrzebne bardzo dużo takiego, że wreszcie chcę w to się zaangażować. Czyli jest potrzebne zaangażowanie. I wtedy obojętny, czy my będziemy o tym więcej czytać. Potem pójdziemy na jakieś zajęcia, ale też weźmiemy jakąś praktykę do domu i posklejamy z tego jakieś działania skrojone na własną miarę, właśnie na miarę tego czasu, jaki mamy. Dlatego ja nie chcę dawać jakiejś gotowej recepty, tylko chciałabym, żeby każdy skorzystał. Zawsze jest istotne, żeby móc podeprzeć się od strony intelektualnej, czyli coś poczytać, mieć wsparcie w osobie, która tą ścieżką idzie, czyli nazwijmy to nauczyciela, dlatego żeby w razie jakichś potknięć albo jakiejś właśnie poczucia niewiedzy móc się dopytać, móc się wesprzeć, ale też tej determinacji własnej, że ja to wprowadzę. I właściwie wszystkie starożytne takie chińskie, ajurwedyjskie metody leczenia wyraźnie mówią, że 50% jest zawsze po stronie pacjenta, czyli po stronie tej osoby, która bierze zalecenia. Tak samo w jodze. W jakimś sensie trzeba już, nie wiem, może być tak gotowym przez ten natłok życiowych sytuacji, że bardzo chcę coś zmienić. Bardzo chcę poznać siebie, poczuć tą obecność, o czym to jest, jak do tego dojść. No, tam joga mówi o tym, żeby, czy ajurweda, jakby bazuje na tym, że powinniśmy żyć w harmonii, nie? Nawet Krishna mówi w Bhagavad Gita, że nie można być joginem, jak się śpi za dużo lub zbyt mało, je się zbyt dużo lub zbyt mało. Ajurweda mówi, że zdrowie to jest wtedy, kiedy jest stan zrównoważenia wszystkich dosz. Jak być zrównoważonym w dzisiejszych czasach wcześniej, zauważyć to, czy zdać sobie z tego sprawę, że nie mamy tego zrównoważenia, a nie dopiero jak jest jakaś dramatyczna sytuacja typu zabiera nas, wywozi nas pogotowie, albo mamy jakąś zapaść zdrowotną, albo coś się bardzo zepsuje.
I wtedy ojej, i zaczynamy coś działać, ale to czasami jest za późno, więc gdzie, jak znaleźć ten balans w tym wszystkim? Dokładnie, żeśmy nawet o tym chwilę rozmawiali przed tutaj, bo zatracamy się w rzeczach do zrobienia kosztem bycia, czyli istnienia, czyli właśnie tej świadomości, że żyjemy. Czyli samego procesu życia w nas. I też zarówno joga, jak już zalecają, żeby trzymać się takiej reguły, która jest zgodna, jakby odzwierciedla pracę właśnie naszego układu nerwowego. Jak można powiedzieć, w jodze kundalini często mówimy, że ciało fizyczne to układ nerwowy. Tak, że tam są kości, są mięśnie, jest cała masa bardzo, bardzo ważnych rzeczy, ale że jeżeli wyćwiczysz i będziesz zgrywać swoje działania z układem nerwowym, to właśnie to pozwoli być w tej równowadze. Więc jeżeli mówimy właśnie, że ten obwodowy układ nerwowy ma te dwie funkcje. Jedna jest relaksuj się musisz strawić swoje jedzenie tak, żeby dało ci jak najwięcej korzyści, więc tym zawioduje ta część układu parasympatycznego, czyli na przykład w jodze stosujemy technikę oddychania przez jedną dziurkę, w tym wypadku przez lewą, a ona jest połączona z całą lewą stroną ciała, prowadzi taki nadi ida i prawej półkuli mózgu. I też są takie, były te badania, które mówiły o tym, że pomosty pomiędzy półkulami budują się przez współpracę, przez sytuacje paradoksalne, bo inaczej mamy albo tendencję do myślenia obrazowego, takiego nielinearnego właśnie w tej prawej półkuli, czyli bardziej to można powiedzieć artystyczne myślenie, albo właśnie zrelaksowane, obrazowe, a ta część, która działa, którą jeżeli chcemy się odrobinę pobudzić, to być gotowi, mieć to właśnie klarowne myślenie, używamy kanału Pingala przez prawą stronę ciała. To skrzyżowanie tych nadi kanałów jest dokładnie tam, gdzie krzyżują się nerwy wzrokowe, więc też właśnie to, że skupiamy wzrok na punkcie między brwiami albo na punkcie na czubku nosa, ma to ścisłe związane, jest to z tym związane, żeby te nerwy wzrokowe zapracowały, żeby czujemy przez moment takie lekkie ciągnięcie, mięśnie się przyzwyczajają. I to wszystko leciutko stymuluje cały obszar w środku mózgu, gdzie jest wzgórze, też podwzgórze, szyszynka, przysadka, taki obszar, który jak właśnie tą koncentracją i tym oddychaniem usprawnimy, to następuje zarówno regulacja w systemie nerwowym, jak i hormonalnym. A to już są dwa takie systemy ciała, które decydują na przykład o samopoczuciu. Jak się mamy. Więc na poziomie wydzielania wewnątrz gruczołów możemy właśnie sprawić, że nastrój się leciutko podniesie, albo że się ożywimy, albo że się głęboko zrelaksujemy. No bo to w pewnej sytuacji jest to ważne. I teraz wracając jeszcze do tego, czyli to są te dwa i ten centralny, który decyduje o tym, że właśnie jesteśmy w jakimś poczuciu spójności wewnętrznej. Więc w życiu powinny być też takie w każdego dnia, każde 24 godziny powinny zawierać czas relaksu, czas aktywności pracy i czas czegoś, co można nazwać zabawą, inspiracją, czymś, co wewnętrznie, co dociera do jakiejś takiej najgłębszej potrzeby bycia. Czyli, że robię coś, co mnie ożywia. I dla jednych ludzi to jest jakiś rodzaj hobby, dla innych są to na przykład czytanie świętych tekstów, tak? To zależy, co jest tym, co tak naprawdę, jak to robię, to aż właśnie lepiej oddycham od razu. Czyli, że to mnie wewnętrznie porusza, głęboko mnie to porusza. Czyli to nie jest taka zwykła aktywność, tam robienie zakupów, wykonywanie nawet lubianej pracy, ale jednak obowiązkowej. Także te trzy sfery, jeżeli są zachowane względnie w równowadze, to czyli nasze wybory życiowe tak kierujemy, żeby to się pozgrywało, te trzy
sfery życia, żeby zaistniały każdego dnia. To jest to, o czym mówisz. No, mówiłaś o tych, o szyszynce, o nosie i oczach, ale no dobra, ale to są te górne sfery. Mam na myśli, mówię o czakrach, czy tych polach energetycznych, więc no ale trzeba zacząć od dołu, nie? Jakby od uziemienia, od emocji i dopiero, czy nie, czy niekoniecznie. To znaczy, nie wiem, czy to jest na to akurat dzisiaj miejsce i czas, ale... No może w skrócie. Tak, w takim skrócie, że jeżeli byśmy, że mówi się, że ta energia kundalini jest budzona od dołu, ale tak naprawdę są systemy jogi, które otwierają czakry od góry, więc też jest, nie jest tak powiedziane, że to jest jedyna droga, to jest od dołu. I jedna i druga droga powinna iść jednak z jakąś właśnie z jakąś opieką kogoś, kto tą drogę zna. Ponieważ zajmowanie się energią poszczególnych ośrodków zawsze sprawia, że do naszego życia napływają, to chyba mówiliśmy nawet ostatnim razem, napływają sytuacje związane z tym ośrodkiem. Czyli jeżeli się zajmujemy ośrodkiem podstawy, czyli bezpieczeństwa, stabilności i takich materialnej, bytowej sytuacji, to te wszystkie rzeczy się wyświetlą, również nałogi. Jeżeli się zajmujemy ośrodkiem seksualności, to te sytuacje zaczną w życiu się pokazywać, czy one są w niedoborze, czy nadmiarze, czy w jakiejś nierównowadze, to wszystko się pokazuje w życiu. Dlatego jest istotne, żeby przez tego typu praktykę przechodzić właśnie w byciu w kontakcie z kimś, kto zna tą drogę. Dlatego w zajęciach takich, można powiedzieć, bardziej otwartych, my pracujemy pewnym zestawem, pewnymi sekwencjami zarówno ćwiczeń, jak i medytacji, które obejmują całość i najczęściej obejmują właśnie od tego miejsca, bo tak jak przysadka jest, można często się słyszy, że nazywa się ją królową gruczołów, to znaczy, że od jej pracy właściwie zależy bardzo wiele innych gruczołów w ciele i ich wydzielanie, więc ona zarządza, to tak samo można powiedzieć, że jeżeli my otworzymy kogoś w ogóle na te sprawy poznawcze, czyli, znaczy, trochę się muszę cofnąć, nie, że my otworzymy, że ktoś jest gotowy i otwarty na to poznawanie siebie, czyli musi uzyskać jakąś świadomość siebie. Joga to nazywa nawet właściwym światopoglądem, czyli że nie ma tam niewłaściwych poglądów na życie, jak na przykład tak, że cały świat jest zły. Niewłaściwe poglądy to są takie, z których, jeżeli tak myślimy, to nie wyprowadzimy tego, jakby, to nikąd nas to nie zaprowadzi. Czyli właśnie na przykład, że świat jest zły, to jest, można powiedzieć, zamykający światopogląd. Więc jeżeli jest w jednostce takie otwarcie, żeby siebie i świat poznawać, to dopiero następuje ta praca. Bo gdybyśmy na zamkniętym światopoglądzie pracowali, nie wiem, z władzą i dominacją, to raczej mieszanka wybuchowa. No, władza i dominacja, no to niektórych zainteresowało na pewno. No ale to tak, jak ktoś zaczyna i nie wie, no to jak zaczyna i nie wie, to pracuje przede wszystkim na tym, żeby się właśnie dobrze poczuć, czyli pracuje na tym, co opisałam jako wstępne, czyli lekcje, takie cotygodniowe lekcje, to zazwyczaj jest porządkowanie pran, czyli tak zwanych energii wewnętrznych. Czyli takie, to jest, żeby na przykład, to najprościej jest mówić wtedy tą zasadą pięciu tatw, czyli pięciu żywiołów w nas. Czyli jeżeli zrozumiemy, że istnieje element ziemi, wody, ognia, powietrza, eteru i on, ich mieszanka w nas powoduje nasz jakby całokształt samopoczucia oraz nawet buduje nasze ciało i umysł, to też możemy zrozumieć, że dlatego ja się różnię od ciebie i wyglądem, i może charakterem, i sposobem bycia, że ta mieszanka jest u ciebie trochę inna, u mnie trochę inna. Dlatego też można powiedzieć, że jest bardziej właściwa dla mnie kompozycja, ponieważ z nią się urodziłam, ponieważ ją znam ze swojego rodu,
moi rodzice, jak doszło do poczęcia mnie, to wtedy oni dają pewną ilość elementów, właśnie pewną ilość żywiołu, więc o tym mówi Ajurweda bardzo dokładnie. Więc wyobraźmy sobie tak, że jeżeli ziemię, pomyślimy o elemencie ziemi, to on daje trochę ciężaru, trochę takiej stabilności, taki filar stoi, tak? Na przykład buduje nasze kości, buduje nasze mięśnie. Jak pomyślimy o eterze, to właściwie nic nie widać, a tylko jest jakaś przestrzeń, być może kosmiczna, zimna i nie wiadomo właściwie, tak? Jest dużo właśnie enigmatyczności w tym żywiole. I po środku mamy ogień, który jest czymś, co możemy sobie pomyśleć, że ogrzewa, rozjaśnia, ale też transformuje, bo spala, zamieniając jedno na drugie. Więc jeżeli zaczniemy myśleć w tych kategoriach, to to jest to, co robimy na zajęciach w jakiś mniej lub bardziej oczywisty dla niektórych sposób, pracując z ciałem i robiąc te techniki koncentracji. Właśnie oddechy mogą być ciężkie, głębokie, mogą być oddech ognia, może być jeszcze oddech z dźwiękiem połączony i wtedy też ma to inny. I wtedy następuje pewna kompilacja tych żywiołów w nas, one się porządkują. A tym samym uzyskujemy dla siebie odpowiednią równowagę. Więc te zajęcia to właściwie tyle robią najwięcej. To, co żeśmy przed chwilą rozmawiali, jest pracą zdeterminowaną, głęboką we własnej praktyce. Tylko trzeba znaleźć tą motywację, pragnienie i potrzebę, żeby coś takiego robić. Tak, że na przykład jeżeli to, co robimy na tym początkowym poziomie zaczyna nas ciekawić, już pokazuje się, że cokolwiek zmienia w życiu, że na przykład właśnie z większym spokojem do niego podchodzimy, albo że tutaj czasami uczestnicy zajęć mówią tak, po paru zajęciach, że już wiedzą, jak to zrobić, żeby się wyjąć z sytuacji i zobaczyć ją sobie z boku. Albo potrafią powiedzieć, o, 2 miesiące przeleciały wakacji i nie ćwiczyłam na przykład, ale przychodzę i moje ciało pamięta, jak to zrobić. Bardzo dobrze, wszystkie komórki moje pamiętają to sprzed 2 miesięcy i jestem w tym samym miejscu, nic się nie straciłam, bo tu nie chodzi o tą kondycję mięśnia, który nie był pompowany codziennie. Chodzi o to, że we właściwy sposób układ nerwowy to zapamiętał. I startujemy z tego miejsca, z którego żeśmy w danym momencie zakończyli. Aczkolwiek wakacje wakacjami, ale dobrze jest, im częściej, tym lepiej. Okej, dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnij może, gdzie można Cię znaleźć albo coś o Tobie w sieci, w internecie. Strona internetowa. Tak, strona internetowa. Ja mam taką anglojęzyczną nazwę tej strony, Aquarian Age EU. To bardzo zapraszam, tam w niej już jest po polsku. O kundalini jodze, o ajurwedzie, również o dźwięku, który się zajmuje, czyli nada jogą. I pracuję z grupami w takich zajęciach regularnych, zarówno w centrum, to tam jest też wyszczególnione, Centrum Yoga, piękne studio na Brackiej w Warszawie. Od czasu do czasu są warsztaty. Prowadzę też razem z koleżanką i z całym zespołem międzynarodowym kurs nauczycielski. Też zapraszamy. To jest, też już mówiłam ostatnim razem, to jest głęboka transformacja, która pozwala przez rok przeżyć właśnie to odnajdywanie siebie. No i generalnie zapraszam serdecznie też na sesje indywidualne, jeśli by była taka chęć. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnej rozmowy z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Moim gościem była Agnieszka Harikartar. Te linki do strony umieszczę w opisie do filmu i tam pod spodem. Jeżeli ktoś ogląda to na YouTubie, to zapraszam do subskrypcji kanału. Trzeba tam nacisnąć taki dzwoneczek, aby dostać powiadomienie na maila, kiedy pojawi się nowy film. Także do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Mówił do Was Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Dziękuję bardzo.